Cześć, witajcie, z tej strony Bartosz z kanału Sef z Rytuniki. Tak jak pisałem wczoraj w pocztach, że znalazłem coś ciekawego, co zaciekawi co niektóre osoby. Pewno już wiecie, co to jest. Robiąc porządki, znalazłem trzy takie małe pudełeczka. A są to nowe, nieużywane igły z Unitra Foniki do wkładek UF50. Mam to akurat trzy takie pudełka. Są to nowe, nieużywane, niemontowane, typowo igły do wkładek UF50. Pytanie, czy są one sprawne? Niestety nie mam jak tego sprawdzić. Nie posiadam gramofonu z taką wkładką. Mam trzy sztuki pudełek, z czego w jednym pudełku jest podwójnie igła wsadzona. Są to dwie igiełki. Ta tutaj wygląda, że jest troszkę przykrzywiona. Nie wiem w jakim one są stanie. Za chwilkę to sobie sprawdzimy. Mam nadzieję, że igły są w 100% nieużywane. Starczej tak mi się wydaje, że są. Ponieważ mówię, no, znalazłem te pudełeczka, są nieużywane, niemontowane, były zakurzone. Leżały w innym pudełku razem z mikrofonem akurat, więc ktoś trzymał to zamknięte w jednym miejscu. Były mocno zakurzone i oblepione starą pianką, która tutaj niestety na obudowach się przykleiła. Piankę usunąłem już to oczywiście poza nagraniem, ale mówię, mam trzy akurat takie igiełki. Mówię, przedstawię je wam w takiej krótkiej prezentacji, może to was zaciekawi. Co więcej, może trafi się taka igła UF50 albo pochodna, czyli UF70, gdzie można by spróbować tą igłę, chociaż nie wiem, czy do UF70 ona będzie pasować, ale można by spróbować to zamontować. Może by to, można by jakoś sprawdzić wtedy, czy te igły są sprawne. Tak więc, moi drodzy, zamontuję aparat na statywie i spróbujemy przy większym przybliżeniu sprawdzić sobie, jak taka igła w takim pudełku wygląda. Tak więc montuję aparat na statywie i zaraz do was wracam. Cześć, witajcie w drugim ujęciu. Tak jak wspomniałem, podczas porządków świątecznych znalazłem trzy opakowania. Takie malutkie, prostokątne. A w środku w nich znajdowały się igły do wkładek gramofonowych, tu tak typowo UF50. Mam trzy takie pudełeczka, z czego w jednym pudełeczku jest jedna igła, w drugim też jedna, w jednym mam dwie. Obejrzyjmy sobie, jak to dokładnie wygląda. Jest to małe plastikowe pudełko, wyprodukowane jako Unitra Fonika, Made in Poland. Ładnym nadrukiem, wytłoczka w formie. Jest to z plastiku, z dwóch stron posiada plastikowe takie kuleczki. Z jednej strony jako typowo taka mała zawiaska, a z drugiej dwie większe kuleczki na plastikowych takich sporniczkach do otwierania pudełeczka. Otwarcie pudełka bardzo prosto, wystarczy po przekątnej chwycić i takim to sposobie mamy pudełeczko otwarte. Wewnątrz znajduje się igła oraz mała karteczka. Na małej karteczce mamy oczywiście nazwę. Jest to ramię z igłą NS do UF50, czyli ramię z igłą z tą końcóweczką tutaj. Na końcówce mamy igłę i to całe ramię pasuje do wkładki UF50. Jak prezentuje się sama igła, samo ramię, tak to wygląda. Ta igła jest dwustronna. Możecie sobie zobaczyć na tym
plastikowym tutaj wyżłowieniu mamy, z jednej strony mamy kwadracik, z drugiej strony mamy symbol stereofonii, dwa takie kółeczka. Na końcówce igły znajduje się, czy igły, tej wkładki znajduje się igła, może złapię ostrość. Proszę, tak to się prezentuje. Spróbuję zrobić jeszcze większy zoom, żebyście to widzieli może dokładniej. Nie wiem, czy wyjdzie, zobaczmy, spróbujmy, jak to igła jest zbudowana. Z dwóch stron posiada taką końcóweczkę na końcu tam. I to jest ta igła, która podczas słuchania płyty winylowej przesuwa się po płycie winylowej w rowku. Tak się prezentuje końcówka igły w bardzo dużym zbliżeniu. Jak już mówiłem, ramię. Z jednej strony mamy kwadracik, z drugiej strony mamy symbol stereofoniczny. Wiemy przynajmniej, że jest to igła stereofoniczna. Czy sprawna? Tego nie wiem. Nie mam takiej wkładki, nie posiadam takiego gramofonu z taką wkładką. Gramofony, które posiadam, mają wkładki z serii MF, a to są wkładki UF. Niestety nie posiadam takich wkładek. Tak się prezentuje igła. Ok, sprawdźmy sobie kolejne nasze pudełeczka, co kryją w sobie w opakowaniu. To ładnie schowajmy do opakowania. Może przyjdzie czas, że trafi taki gramofon z taką wkładką. Gdybyśmy mieli okazję przetestowania tych igieł, czy są one w 100% sprawne. To pudełeczko już mam zamknięte. W drugim pudełeczku mam dwie takie ramiona, dwa takie ramiona z igłą. Też wygląda to na nowe, nieużywane. Otwórzmy sobie. Jedno się wysunęło tutaj z mocowania. Również jest, wygląda na nieużywane. Drugie zaś niestety widzę, że jest lekko skrzywione. Nie wiem, czy to będzie można naprawić. Zobaczcie. Zaznaczam, że to Wam prezentuję jako ciekawostkę, nie chcę, żeby to było używane, nie jest to na sprzedaż. Typowo to ramię z tą igłą jest skrzywione, tak jakby zostało wyrwane tutaj ze środka z obudowy. Wsuwajmy to do pudełeczka z powrotem. To również. A dalej. O. Ta końcóweczka tutaj widać jest skrzywiona, tak jakby została wysunięta albo źle została zaciśnięta na takim plastiku białym tutaj. Nie mam pojęcia, co to jest za materiał. Zobaczcie, tu, w tym miejscu.
Nie wiem, może ta igła będzie sprawna, mimo że skrzywa będzie coś tam działała, tego nie wiem. Nie posiadam takiego gramofonu, tak również taką wkładką, aby to zweryfikować. Zamknięcie będzie ciężkie, żeby nam się nie wysunęło. O, udało się. I w trzecim pudełku mam białą igłę. Niby pisze też UF50, ale wydaje mi się, że jest to całkowicie inna igła, inne ramię z igłą. Pierwsze, co się rzuca w oko, to to, że to ramię nie ma tutaj tego plastikowego znaczka, jaki to jest typ igły, czy to jest dwustronna, jednostronna. I co ciekawe, igła posiada na końcówce tylko jedną igłę, jak widzicie. Tamte posiadały dwa takie szpikulce, nazwijmy to, takie igiełki na końcówce. Czyli prawdopodobnie ta końcówka, to ramię jest od innej do innej wkładki. Do jakiej nie mam pojęcia, tak więc mam prośbę do Was, jeżeli kojarzycie, do jakiego gramofonu, do jakiej wkładki to ramię się nadaje, dajcie znać w komentarzu, przyda mi się na przyszłość, będę wiedział, w jakiej wkładce mógłbym tą ramię z igłą zweryfikować, czy działa. Moi drodzy, w takim razie dziękuję za uwagę. To taki prosty, krótki filmik o ciekawostce, którą znalazłem podczas porządków świątecznych w pokoju. Trzy opakowania z wkładkami do igieł, czyli te trzy ramiona z igłą do wkładek, tak powinno to prawidłowo brzmieć. Wyglądają na nowe, noszą, w jednym widzę jest przekrzywiona, więc tak by była używana, ewentualnie fabrycznie źle zaciśnięta, a inna jest całkowicie od innej do innego ramienia, do innej igły. Tak więc tutaj, jak już prosiłem, dajcie znać, do jakiego to może być gramofonu, do jakiej to może być wkładki. Jeżeli się spodobał Wam ten krótki filmik z taką ciekawostką, możecie postawić mi kawę, linki są w opisach. Jeszcze raz dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym filmie.